Siema, troszkę sobie pofarmiłem. Kilka leveli wbiłem, wbijanie levela poszło dosyć sprawnie, bo znalazłem House Towerka. A wiadomo, że na House Towerku fajnie lecą levele. Więc wbiłem 98 level, trochę czarmy pozmieniałem, mam 1400 HP. Co jeszcze? Shield mi dropnął na resy, więc też powinno być dużo łatwiej. Rękawiczki na lightning damage chyba już miałem wcześniej, ale nie jestem pewien. Także co? Polecimy dalej z tym bosikiem, później polecimy kolejnego. Myślę, że już może dzisiaj skończymy sobie ten poziom trudności. Polecimy na ostatni i tam już będzie potężna farma. Dobra, jest bosik. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Po tych wszystkich zmianach powinno pójść dużo łatwiej. Jakoś mega szybko nie pada. Ale ja też jestem troszkę bardziej tanki. Także w teorii nie powinienem się wywalić. A w praktyce się wywaliłem, bo dostałem za 1200. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, bosik zrobiony. Zrobiłem go z drugą próbą. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie dużo łatwiej. A jednak jakiś tam opór stawił. I tutaj mamy jakieś shity, ale to raczej wszystko na sel. Dobra, no i co? Lecimy dalej. Lecimy teraz na tego całego demona. Dobra, znalazłem jeszcze po drodze Eternal Battlefielda, a mobki z tego dają sporo expa, więc wbiłem 99 level. No i co? Został jeden level do wybicia. Później mamy hero levele. I tego całego hero boarda. Który jest kopią Paragon leveli z D4. Ja osobiście wolałem te hero levele, które były na początku. Które były kiedyś, że można było nieograniczoną liczbę punktów sobie dodawać tam w różne staty. No i dużo większe hero levele można było wtedy nabić, nie? No ale jest jak jest. Niestety, ale twórcy tej gierki, no ciężko im idzie z wymyślaniem czegoś swojego i większe rzeczy, no to kopiują z innych gierek, nie? Bo sama gra jest jakby kopią Diablo 2. Tutaj mamy skopiowany z Diablo 4. No i tak. Tak się kręci. Ogólnie ten pet, który biega i zbiera różne rzeczy, takie jak rudy, klucze, gemy i tak dalej, runy, to on jest tragiczny. Już tyle razy miałem sytuację, że on się na czymś zablokował i próbował to podnieść, ale nie mógł, bo to było kawałek dalej. No i przez to nie podniósł na przykład rudy, którą wykopałem, nie? Tragicznie działa ten pet. Moim zdaniem on działa może trochę za wolno? Nie, może trochę szybciej powinien działać? Może szybciej powinien biegać? Nie wiem, ale jest tragedia. No i dobra, mamy bossa. Zobaczymy, jak pójdzie. Czy pójdzie za pierwszym razem. On jakiś mega trudny nie był. Kwestia tego, czy jest w stanie mnie one-shotować. Jeżeli tak, no to może pójść trochę trudniej. Ale myślę, że chyba nie powinien mnie zwanshotować. Na razie idzie całkiem spoko. Całkiem łatwo. Nie jest też jakiś boss, który jest giga trudny. No jego mechaniki są dosyć łatwe, nie? Starczy unikać tego, a to jest całkiem łatwe do unikania. No i w zasadzie to tyle. Tam miniony spawnuje, ale te miniony to na hita padają. No i ta ściana, nie wiem ile ta ściana bije. Ale chyba wolę tego nie sprawdzać.
Lava Storm. Ale zaczyna spamować teraz. Jezu, zablokowałem się o te ławki. Niedobrze. No, 2 miliony HP. Chyba za pierwszym razem pójdzie. Ściana. Znowu ściana. Czekaj, czy w ogóle z niego coś wypadnie fajnego. Jakiś itemek. Mogłoby coś polecieć. No i dobra, mamy to. Poszło całkiem łatwo i nic nie poleciało. Także kolejny bossik zrobiony. Pół levela mi brakuje do setki. Więc przed kolejnym bossem to ja bym sobie kurde jeszcze ten level dobił. Pytanie, czy tu coś sensownego wypadło? Chyba nie. Więc sobie to poselamy. Zawsze jakiś hajsik wpadnie. Będzie na itemki. Tam kilka itemów będę musiał kupić. Mam też klucze. Bitfrost Key. Raz, dwa. To bym mógł selnąć. I mógłbym kupić sobie jakiś itemek, bo te klucze zawsze takie, no, trochę droższe były. Dobra, ja bym chciał dobić ten level tylko jeszcze. Pół levela mi brakuje. Najlepiej to jakbym znalazł jakiegoś Chaos Towerka, ale nie wiem, czy ja mam takiego pecha, czy tak po prostu jest, ale te Chaos Towerki takie dosyć rzadkie są. No i mamy to. Jest setny level. Dało się wbić. Także tutaj ostatni punkcik, tu ostatni Vitality. No i tyle. I lecimy dalej. Teraz będą Hero levela. No i mamy ostatniego bossa. Zobaczymy, na ile prób on pójdzie. A kurde, nie pamiętam jego mechaniki niestety. A dobra, czyli unikać tego. O, jak się ten skill nazywa? Nightmare Dimension. Okej, okay, tego trzeba unikać. I chyba będzie git. Aha, i tego jeszcze, tej ściany. Oj. O, ale mnie prawie dziabnął. Kolejny dimension. Kolejna ściana. Oj. Zamuliłem. Na razie idzie całkiem spoko. Problem będzie później, jak on będzie spamował tymi ścianami i tym wszystkim. Na razie jest w miarę ok. W miarę łatwo idzie. Pół HP. Mansion kolejna. Kolejna ściana. Jest git. 6,5 miliona HP. Nie, ja myślę, że pójdzie za pierwszym razem. Jak się jakoś mega nie zagapię, powinien pójść za pierwszym. Druga faza. Jest ściana. Jeszcze chyba będzie od góry coś leciało, nie? Mi się wydaje. Nie wiem, ale spamuję tym ostro. Ziomek. Trochę kurde, nie widzę, co się dzieje na tym ekranie. Ale na razie jest ok. Póki żyje, jest ok. Oj.
Dobra, to już było ciężko. Mansion. Kolejne. Jezu, jak on spamuje tymi ścianami. Oj. Jak się nie zagapię i będę widział, to on kastuje. Powinno być łatwo. Mansion. No i koniec. Mamy go. Za pierwszym razem padł. I akurat potki mi się skończyły. Także... O, i coś poszło jeszcze. Coś się sprzedało na Auction House. Dwa itemki. Tyk. To jest chyba stary mail, tak? Tak. A, to jest stary mail. Dobra. Czyli co? Możemy już przechodzić na Hell. Tak, odblokowany Hell, ale to już kolejnym razem. Także do następnego.